Droższy prąd, gaz, ale to nie wszystko. Miasta w województwie śląskim podnoszą opłaty za odbiór odpadów. Tak ma być m.in. w Bielsku-Białej, Pszczynie, Żorach czy Mysłowicach. W tym ostatnim mieście podwyżka może być bardzo dotkliwa dla mieszkańców. Paweł Jędrusik. 41 zł od osoby, tyle miesięcznie za odbiór odpadów mogą wkrótce płacić mieszkańcy Mysłowic. To wzrost ceny o prawie 10 zł. Niemożliwe, to jeszcze nie słyszałam. No to strasznie drogo. Radni zajmą się tą sprawą na najbliższej sesji. To będzie odczuwalne dla mieszkańców, taka kwota? No pewnie, że będzie odczuwalna. 41, ja jestem sama i woda poszła do góry, wszystko do góry, to bardzo będzie odczuwalne. To będzie tragedia dla mieszkańców. 41 zł, masakra. Moim zdaniem to jest nielogiczne. Nielogiczne, bo bardzo dużo ludzi bierze i segreguje śmieci, a płaci to samo, co ci, co nie segregują. Tak. To jest nieuczciwe. Urzędnicy tłumaczą, że nie mają wyjścia, bo cena obowiązuje już dość długo, a w ostatnim czasie rynek mocno się zmienił. Przede wszystkim podwyżka podyktowana jest wzrostem płacy minimalnej, ale również koszty związane z samym zagospodarowaniem odpadów wzrosły. I też opłata środowiskowa cały czas rośnie. Na podwyżkę nie chcą się zgodzić radni Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem problem nie leży w rosnących kosztach obsługi systemu. To jest nic innego jak sięganie do kieszeni mieszkańców po to, żeby ratować finanse miasta. I to się dzieje nie po raz pierwszy, dlatego my na pewno nie poprzemy tego pomysłu. Właściwie odkąd pan Dariusz Wójtowicz jest prezydentem, prosimy go o to, żeby podjął działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, też reorganizację tego systemu, bo on jest po prostu źle zorganizowany. Mysłowice to nie jedyne miasto, gdzie wkrótce będzie drożej. Podwyżka cen szykuje się też w Pszczynie. Tam zamiast 34,80 zł mieszkańcy mogą wkrótce zapłacić 38,30 zł. Poprzednia umowa obowiązywała na 2 lata od 2022 roku. W ostatnich 2 latach obserwowaliśmy ogromny wzrost cen. To oczywiście przekłada się na obecne stawki. Wyliczając opłatę, braliśmy również pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytworzonych śmieci. Drożej ma być również w Bielsku-Białej i Żorach. Niewykluczone także, że wkrótce inne miasta wprowadzą wyższą opłatę śmieciową.